rozwiązać wiele problemów. Teraz nagle okazuje się, że są jakieś inicjatywy, to znaczy jest projekt rezolucji w Sejmie na przykład wystosowany przez Unię Ojczyźniano-Chrześcijańskich Demokratów, którzy kiedyś rządzili, mieli szansę, żeby coś zrobić, a okazuje się, że z niej nie skorzystali. Teraz są jakieś projekty rezolucji o strategicznym partnerstwie Litwy i Polski, są jakieś pomysły dotyczące mediów ze strony byłego premiera litewskiego, właśnie konserwatywnego. Więc po stronie rządowej są jakieś próby podejmowania inicjatywy, ale to wszystko jest bardzo niekonstruktywne i nie dotyczy to tych najbardziej kluczowych kwestii dotyczących właśnie polskiej mniejszości na Litwie, czyli kwestii pisania nazwisk przede wszystkim. To jest wciąż wisząca gdzieś tam kwestia. Jeśli chodzi o szkolnictwo, też oczywiście to nie jest obszar, który jest zupełnie wyzbyty problematyczności, nie. Ale rzeczywiście no, tam jest dużo łatwiej się dostosować, bo po prostu wszyscy bardzo pragmatycznie, a w szczególności właśnie same szkoły bardzo pragmatycznie podchodzą do tej kwestii i próbują się przystosować też, no, żeby nie odbiło się to na młodzieży po prostu i na jakości polskiego kształcenia. Pojawia się takie pytanie. Między 2004 a 2014 rokiem liczba szkół z polskim językiem nauczania zmniejszyła się z 94 do 74. I pojawiały się różne komentarze. Na ile powodem zmniejszenia liczby szkół jest niż demograficzny i migracja ludności do Europy Zachodniej, a na ile polityka oświatowa państwa litewskiego, na ile my od razu reagujemy, że to musi być jakieś działanie przeciwko nam. Znaczy jeden i drugi czynnik miały na pewno znaczenie, natomiast jednak większe znaczenie miał ten czynnik pierwszy, to znaczy pewne okoliczności zewnętrzne. W istocie niż demograficzny to była bez wątpienia jedna z najważniejszych przyczyn. Emigracja absolutnie tak, dlatego że z Litwy wyjechał prawie milion mieszkańców do różnych państw Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki pracy. Właśnie dlatego bardzo słusznie pani zauważyła ten zakres 2004-2014 i mówiąc szczerze, to były jakby podstawowe przyczyny, bo przecież wyjeżdżało też mnóstwo Polaków. Ja sama mam wielu znajomych Polaków właśnie w Wilnie, których dzieci, polskie dzieci, wyjeżdżały za granicę, żeby studiować, żeby się kształcić dalej i to wcale nie jest takie rzadkie, zwłaszcza ci zamożniejsi Polacy rzeczywiście wysyłają swoje dzieci za granicę. To też jest tak i też często do szkół średnich. To też jest tak, że oczywiście no, pewna polityka, powiedziałabym, takiego no, ekonomicznego rachunku litewska też doprowadziła do tego, że szkoły trzeba było konsolidować i racjonalizować wydatki na szkolnictwo, a to się wiązało po prostu z przenoszeniem szkół do innych budynków, z konsolidowaniem szkół, z ograniczaniem liczby klas na przykład, też z trochę inną polityką zatrudniania nauczycieli. Więc no to wszystko razem, powiedziałabym, złożyło się rzeczywiście na takie wrażenie, że te polskie szkoły Litwini po prostu zamykają. No nie do końca tak było. Oczywiście jakiś wpływ mogły mieć kwestie polityczne, ale to na pewno nie był bardzo duży wpływ, dlatego że te kwestie od zawsze są problematyczne, natomiast no, ta reforma była konieczna, ona poza tym była jednakowa i dla szkół litewskich, i dla szkół polskich, tylko oczywiście w szkoły polskie uderzyła, czy też rosyjskie, tylko w szkoły mniejszości narodowych uderzyła po prostu dużo bardziej z racji na to, iż one musiały dużo więcej nakładów ponieść, żeby się do tego przystosować. Ale rzeczywiście zrzucanie całej winy tylko i wyłącznie na złą wolę Litwinów na pewno nie jest właściwym obrazem sytuacji. Wiem bardzo dobrze, jak bardzo Litwini, litewski samorząd też i o tym wie też bardzo dobrze Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, z jak wielkimi problemami finansowymi też się borykał właśnie w związku z niżem demograficznym i emigracją i koniecznością po prostu kompletnej restrukturyzacji całego szkolnictwa litewskiego, no a to wiązało się siłą rzeczy także ze zmianami w tym szkolnictwie mniejszości narodowych na Litwie. A jeżeli chodzi o ten ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego wprowadzony w 2013 roku, to ujednolicenie miało na początku negatywny wpływ na wyniki matur. Do zmian nie były przygotowane odpowiednie podręczniki, pomoce merytoryczne. Dużo się o tym mówiło. Do pracy także w nowych realiach nie byli przygotowani nauczyciele. Co się zmieniło przez te kilka lat? Trochę się zmieniło. To znaczy oczywiście na dobre, w tym sensie, że tak jak to zazwyczaj wygląda, po prostu się do tego dostosowano. Rzeczywiście te początki były trudne i tutaj ja bym w dużej mierze winiła jakby dwa elementy, jeśli można to w ten sposób ująć. Po pierwsze oczywiście samych Litwinów, którzy źle oszacowali okresy przejściowe, okresy przygotowania się szkół właśnie mniejszości narodowych przede wszystkim
do tej nowej sytuacji i do tego nowego rodzaju matury, a z drugiej strony też w dużej mierze winię akcję wyborczą Polaków na Litwie, ponieważ wtedy, kiedy była możliwość dyskusji konstruktywnej o wydłużeniu okresów przejściowych i to była tak naprawdę kwestia podnoszona w największym stopniu i przez rodziców, i przez uczniów, i przez nauczycieli, to nie doprowadzało to do żadnej konstruktywnej dyskusji, tylko było stawianie sprawy na ostrzu noża i taka bardzo, powiedziałabym, głośna i agresywna trochę walka o to, żeby reformę w ogóle cofnąć. Co było już wtedy, jakby było wiadomo, że do tego nie dojdzie. Natomiast sami nauczyciele, same szkoły się do tego zaczęły przystosowywać i z tego co wiem, to zwłaszcza ostatnie dwa lata to były dobre lata, w tym sensie, że był względnie dobry poziom, uczniowie dostawali się na dobre uczelnie później. Zresztą teraz w ogóle wchodzi też z nowymi pomysłami obecny rząd, jeśli chodzi o kwestie szkolnictwa wyższego, co znowu wprowadzi pewien, no może niepokój to złe słowo, ale pewne zamieszanie w całym systemie szkolnictwa, w całym systemie kształcenia i na pewno to też odbije się na polskich uczniach, na polskich studentach. Bo ta reforma też prawdopodobnie dojdzie do skutku, to znaczy to jest konsolidacja z kolei uczelni wyższych też, uefektywnianie ich. I to też nie jest uderzone w polską młodzież, no ale jednak odbije się to na niej rykoszetem. Więc do tego się przystosowano po prostu. Przystosowali się też nauczyciele, tak jak wspomniałam na samym początku. Oni też dokształcili się, przekwalifikowali, dostosowano się do tych nowych wymagań, ale też i sam system przygotowywania się w ogóle do tej nowej matury został usprawniony, więc na pewno sporo się zmieniło in plus, ale rzeczywiście ma pani rację, że te początki były trudne i w zasadzie to uczniom, na uczniach odbiły się decyzje polityczne, które, no to mogło wyglądać inaczej, ale niestety tam na górze, czyli wśród polityków, no nie umiano się porozumieć w tej kwestii, a niestety ci na dole, czyli młodzież, przede wszystkim rodzice, byli zmuszeni ponieść tego konsekwencje. Natomiast jest, sytuacja jest coraz lepsza, ale no dochodzą inne problemy, właśnie problemy konsolidacji szkół, właśnie problemy reform w szkolnictwie wyższym, właśnie problem emigracji, bo sporo też tej młodzieży, która zdaje tutaj egzaminy, też wyjeżdża później do różnych krajów, więc no niestety krajów Unii Europejskiej przede wszystkim. To też wymusza pewne zmiany z kolei na całym systemie szkolnictwa i też zmiany w maturze. No i niestety jakby no, wciąż powoduje to wiele problemów, ale sytuacja się poprawiła. To zanim przejdziemy do poruszonej już przez panią sprawy pisowni polskich nazwisk i nowego, bo pół roku funkcjonuje rząd na Litwie, jak ocenia pani kondycję na tym etapie polskiej szkoły na Litwie, co należałoby jeszcze zmienić? Tak, to jest dobre pytanie. To znaczy tak, jeśli chodzi o kwestie konsolidacyjne i o kwestie takich szkół jak Lelewe czy właśnie Konarski, to są takie szkoły, które były najbardziej problematyczne z perspektywy tej reformy dotyczącej konsolidacji, dotyczącej też przeniesienia szkół do innych miejsc, to wydaje mi się, że teraz najlepszym, co można zrobić, to jest po prostu po pierwsze nie szkodzić. Zostawić tę młodzież, nauczycieli, zresztą oni sami o to postulują i rodziców w spokoju, żeby oni sobie mogli po prostu normalnie funkcjonować w tej nowej siedzibie, w tym nowym miejscu. To po pierwsze i przestać podnosić tę kwestię politycznie. Jednak z racji na to, iż tak jak wspomniałam, sądy litewskie zdecydowały o tym, że nie do końca pełnoprawna była ta decyzja o konsolidacjach, więc być może pewne elementy tej reformy należałoby usprawnić, ale nad tym, z tego co wiem, to pracuje już samorząd wileński przede wszystkim i sam mer Wilna, Remigiusz Simasius, to jest człowiek, który jest dosyć przyjazny polskiej mniejszości. On też coraz częściej wychodzi z takimi, powiedziałabym, symbolicznymi gestami, jak chociażby te tabliczki z nazwami ulic w różnych językach i to nie tylko akurat w języku polskim czy w języku rosyjskim, w językach mniejszości, ale też, nie wiem, ostatnio został otwarty na przykład skwer tybetański i nazwa skweru jest w języku litewskim, ale też w języku tybetańskim na przykład, więc no są jakieś takie inicjatywy o charakterze bardzo symbolicznym, ale one jednak mają pewne znaczenie. Podobnie tak jak mówiłam, opozycja wychodzi z ciekawymi pomysłami dotyczącymi kwestii mniejszości, a w ogóle w szczególności kwestii Polski, bo projekt rezolucji o strategicznym partnerstwie Polski i Litwy, próba wsparcia Polski, państwa polskiego na forum ONZ-u właśnie z racji na to, iż Polska stała się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Parę inicjatyw dotyczących polskich mediów na przykład na Litwie. Więc jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to pewne gesty są. Natomiast w kluczowych kwestiach, czyli pisowni nazwisk, widać pewną poprawę w tym sensie, że są projekty. Właśnie, na jakim jesteśmy etapie? W Sejmie mamy dwa alternatywne projekty ustawy o pisowni nazwisk.
Tak, to po pierwsze. Po drugie, te projekty się oczywiście od siebie różnią, to znaczy są takie pomysły, które są nieciekawe moim zdaniem i zresztą zdaniem też przedstawicieli mniejszości nieszczególnie i nawet większości samych Litwinów, jak chociażby fakt, iż nie wiem, na którejś tam stronie, na drugiej chyba stronie paszportu będzie to właściwe nazwisko, a nie na pierwszej. Są projekty różne, natomiast nie ma też woli politycznej, żeby uzgodnić jakiś jeden najsensowniejszy i najbardziej zgodny z postulatami mniejszości, przy czym od razu chciałabym zauważyć, że postulaty mniejszości to nie zawsze są postulaty Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Trzeba o tym pamiętać, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie bardzo często ma, czy wykazuje postulaty, głosi postulaty, które nie do końca są zbieżne, całkowicie zbieżne rzeczywiście z tym, czego najbardziej potrzeba Polakom mieszkającym tam. Natomiast ciągle pojawia się pewien zasadniczy problem. To jest problem z na przykład pisaniem cyrylicą nazwisk rosyjskich. To nam się wydaje, że to jest taka prosta sprawa, natomiast sami Litwini widzą w tym całą masę różnych problemów, które mogą się pojawić w związku z tą ustawą. Ale myślę, że problemem zasadniczym, związanym z tym, iż nie ma jednego sensownego, dobrego projektu, chociażby projektu parlamentarnego czy rządowego, ale ze strony partii koalicji rządzącej, jest fakt, iż dotyczącego przede wszystkim pisowni nazwisk, iż istnieje obawa po stronie litewskiej, że nawet jeżeli taka ustawa zostanie uchwalona, to Akcji Wyborczej Polaków na Litwie to nie wystarczy i nie wypowie się w pozytywny sposób na temat Litwy i Litwinów. Nie będzie usatysfakcjonowana Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, tylko nadal będzie ostra krytyka w stosunku do rządu litewskiego, że państwo polskie też nie doceni tego gestu i w związku z tym no, Litwini się po prostu boją, że to będzie coś, co zasadniczo zmieni jakby sytuację mniejszości na Litwie, natomiast to nie przyniesie samym Litwinom żadnych korzyści. I myślę, że to jest obawa w pewnym sensie uzasadniona, sądząc po tym, jak prowadzi dyskurs AWP, no to niestety. Trudno się dziwić, że Litwini mają takie obawy. Brakuje pola do dyskusji. Oni się też boją tego, że za chwilę pojawią się nowe postulaty, że skoro Litwini rozwiązali tę kwestię, to za chwilę powinni rozwiązać ileś tam następnych, chociażby nazwy pisownia nazw ulic i miejscowości itd. I Litwini się boją efektu domina i boją się po prostu tego, że jeśli dadzą palec, to mniejszości upomną się o całą rękę. O tyle, o ile my nie widzimy w tym może jakiegoś większego problemu, czy nam się wydaje, że w sumie dlaczego nie, no to proszę pamiętać, że Litwinom wyjechał milion ludzi za granicę, zostało 2,5 miliona, do tego ta tożsamość litewska też jest lekko rozchwiana. To jest kraj w Unii Europejskiej, który liczył też na Polskę jako możliwego sojusznika, okazuje się, że Polska stała się nieprzewidywalna i w związku z tym no, Litwini trochę pozostali z tą swoją tożsamością narodową też rozchwiani. Oni nie wiedzą, czy mają się kierować ku Skandynawii, czy może ku Europie Środkowej i Wschodniej, czy może ku Niemcom. Na pewno w perspektywie strategicznej gdzieś tam współpracują ze Stanami Zjednoczonymi intensywniej, więc ich własne problemy i kompleksy też powodują, że nie do końca są w stanie rozwiązać problemy mniejszości. A wspólne cele, jeżeli chodzi o Polskę i Litwę na tej arenie międzynarodowej? Są. Zaczęłam od tego strategicznego partnerstwa dotyczącego kwestii właśnie współpracy z Polską, która jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest kwestia wsparcia Polski właśnie w kwestii odzyskania na przykład wraku Tupolewa, który się rozbił nad Smoleńskiem. Jest na pewno kwestia bezpieczeństwa. Proszę zauważyć, ile mamy ostatnio manewrów wspólnych, na przykład wojskowych. Współpraca w ramach NATO też Polski i Litwy, ochrona przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich właśnie przez Polskę. Wspólne manewry wojskowe, różnego rodzaju ćwiczenia, chociaż nie odbywa się bez zgrzytów, ale jednak to jest kwestia, która łączy. Na pewno łączą interesy energetyczne, bez żadnej wątpliwości. Baltic Pipe, czy kwestie terminali, przecież mamy terminał Kłajpecki, mamy terminał w Świnoujściu i dywersyfikacja dostaw też surowców do Polski i do Litwy, uniezależnianie się od Rosji, to też na pewno jest bardzo istotna kwestia. Kwestia ukraińska, przecież proszę zauważyć, że zostały otwarte, no właściwie otwarte granice dla Ukraińców, jeśli chodzi o Unię Europejską i to jest też spory przełom i to są też spełnione postulaty właściwie i Polski i Litwy. Tych interesów jest sporo, oczywiście kwestia tego, co się stanie z Ukrainą w przyszłości, czy zagrożenie rosyjskie zostanie w jakiś tam sposób poskromione, może takiego słowa użyję. Bo oczywiście i Polska i Litwa przygląda się sytuacji w Niemczech i temu, na ile później będzie można współpracować właśnie z Niemcami w kwestii bezpieczeństwa i przyszłości w Unii Europejskiej.
Europejskiej. Oczywiście Litwini też cały czas zacznie przyglądają się temu, co się stanie z Unią Europejską, w którym kierunku pójdzie reforma Unii Europejskiej. Oczywiście akurat Litwa czy kraje bałtyckie, one w ogóle mają walutę euro, więc może się rozjechać ich interes z polskim interesem w kontekście reformy Unii, jeśli się podzieli na Europę dwóch prędkości, bo Litwini bez wątpienia będą chcieli być w tej Europie pierwszej prędkości. Polska nie mając euro może się tam po prostu nie załapać, mówiąc kolokwialnie. Więc no tutaj się te interesy mogą rozjechać, ale póki co one pozostają wspólne. Także ja myślę, wiele punktów że wspólnych Polski i Litwy. Tak, jest dużo więcej niż nam się mogłoby wydawać. Poza tym pamiętajmy też, że Polacy i Litwini po prostu współpracują w takiej mikroskali. Przedsiębiorcy współpracują, naukowcy współpracują. My sami teraz jako Uniwersytet Warszawski podpisujemy nową umowę z Uniwersytetem Michała Romera na Litwie. Też ma to dotyczyć polskiej mniejszości, bo my chcemy też w ramach tego projektu na przykład umożliwić polskiej przedstawicielom polskiej mniejszości jakby dodatkowe punkty za znajomość dodatkowego języka obcego, dzięki czemu będzie im łatwiej studiować, dostać się na studia wyższe w Wilnie i na przykład kontynuować je w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, więc jest swój inicjatyw w takiej mikroskali. No ale to są inicjatywy, które niszczą, czy inaczej, które są niszczone czasami, przez punkty sporne, które ciągną się od lat, można tak powiedzieć. Dokładnie tak, więc gdyby nie politycy, to myślę, że ta sytuacja wyglądałaby dużo lepiej. Niestety to jest ten sam problem od zawsze właściwie, że ta wola polityczna zaczyna się na górze, a tutaj myślę, że naprawdę sporą winę za to, że te relacje nie są dużo lepsze i te problemy nie są rozwiązane, paradoksalnie ponosi Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która po prostu często zbyt zero-jedynkowo stawia problemy Polaków na Litwie, ale i oczywiście sami Litwini, którzy nie potrafią wykonać jako pierwsi jakiegoś gestu, który by miał rzeczywiście znaczenie więcej niż symboliczne, czyli chociażby przyjąć jakieś sensownej ustawy dotyczącej pisowni nazwisk, no ze wszystkimi konsekwencjami takiej ustawy, ewentualnie zapobiegać czy walczyć z negatywnymi konsekwencjami takiej ustawy, jeśli by takowe się pojawiły, no ale nie bez przerwy uzasadniać, że nie można tego zrobić, bo są jakieś tam obawy. No, i pani doktor, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 była dr Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. W magazynie Czas na Ukrainę. Lwów doczekał się swojego zespołu parlamentarnego. Posłowie i senatorowie mają za sobą pierwsze spotkanie. Zapowiadają wzmocnienie kontaktów z tamtejszą Polonią oraz wyjazdy na Ukrainę, między innymi w kwestii powstającego we Lwowie Domu Polskiego. Z przewodniczącym parlamentu zespołu przyjaciół Lwowa, Sylwestrem Chruszczem z Kukiz15, rozmawiał Michał Fetusio. Mamy w Sejmie komisję do spraw łączności z Polakami za granicą, ale mamy też parlamentarny zespół przyjaciół Lwowa. Pytanie, czy nie można było właśnie zadbać o interesy Lwowa, o pielęgnowanie tradycji, pielęgnowanie relacji z tym obszarem, na przykład właśnie w ramach komisji. Nasi posłowie z różnych ugrupowań, z różnych stron politycznych często mówią, że można więcej pomóc, więcej zrobić. Przez większość kontaktów takich już detalicznych i tutaj komisja jest trochę za ogólna, a takie kontakty interpersonalne, konkretne sprawy, małe nieraz, jak odległość od konsulatu, to można lobbować, można zrobić przez nasz zespół. Jesteśmy po pierwszym takim wstępnym, roboczym spotkaniu zespołu. Proszę powiedzieć o tych konkluzjach, jaki plan pracy sobie zakładacie, czy wniesiono już jakieś tematy może, które na mianie się pojawią. Ten, kto się zapisuje do zespołu przyjaciół Lwowa, oczywiście niesie z sobie bagaż emocji, doświadczeń, a także pomysłów. I na pierwszym zespole wynikł na przykład temat renowacji grobu posła Lucjana Czerkawskiego, który jest pod Lwowem, jest zaniedbany. Pojawi się temat pomocy drużynie Pogoń Lwów, która potrzebuje większego oparcia w Polsce. I już mamy konkretne pomysły, konkretne osoby, które pomogą temu klubowi. Był też temat bardzo prozaiczny dla Polaków, którzy mieszkają pod Lwowem, związanym z Domem Polskim, z konsulatem. To są małe rzeczy, ale często przez interpelacje, spotkanie w MSZ-cie czy gdzieś tutaj z firmami można bardzo łatwo zalobować. Czy skupiać się będziecie na historii, czy też na teraźniejszości, na przyszłości, na tym, żeby te stosunki z regionem lwowskim pielęgnować chociażby też w oparciu o instytucje państwowe? To jest przeszłość, czyli dbanie o tożsamość historyczną Lwowa, to jest na przykład dbanie o dom, gdzie mieszkał Józef Piłsudski, Roman Dmowski we Lwowie, oni bardzo długo tam działali. To jest teraźniejszość, czyli Pogoń Lwów, to są Polacy, którzy potrzebują realnej pomocy w różnych tam aspektach. I przyszłość Lwowa, czyli
pomoc w połączeniach kolejowych, promowanie kultury, Dnia Polskiego we Lwowie. To są rzeczy, trzeba pozbierać też. W Polsce jest bardzo dużo właśnie takich kół przyjaciół Lwowa. Warto ich spotkać, wymienić się doświadczeniami na temat tego miasta. Dla mnie to jest to najpiękniejsze polskie miasto. Jestem architektem. Gdy jestem w Lwowie, to czuję się lepiej niż w Wenecji. Chciałem zapytać o takie strukturalne poukładanie naszych relacji właśnie z tym regionem. To, co pan wspomniał, dużo instytucji, ale też mocno rozproszone jest to całe towarzystwo. I czy właśnie w ramach zespołu też chcielibyście je jakoś zintegrować, aby lepiej nakierować pracę? Tak, no co mówią Polacy we Lwowie? Robicie wszystko, żeby nam nie pomóc. Docierają także takie głosy. Albo wasza pomoc jest źle kierowana. Pomagacie nie tym osobom, które realnie służą Polakom. I warto tą wiedzę zdobyć i też ją potem przelać na MSZ, na konkretne osoby, fundacje, które pomagają Polakom na wschodzie. Bo często ta pomoc jest też nietrafiona. Będąc teraz w polskiej szkole, w polskim liceum we Lwowie, się dowiedziałam, że już oni tyle książek dostali z Polski. Mają tak wyposażoną bibliotekę, jak nie jedna szkoła w Polsce, najlepsza. Ale oni dzisiaj już potrzebują innej pomocy. To jest potrzebna pomoc na przykład dla nauczycieli, którzy potrzebują aparaty do mierzenia cukrzycy, czego nie mogą dostać we Lwowie. To jest może taka pomoc już dzisiaj potrzebna. Polskie szkoły niedzielne wokół Lwowa potrzebują wyprawki, potrzebują realnie zeszytów, długopisów, ołówków, bo książki już mają. Trzeba poznać te problemy i potem tylko przelać na już konkretne działania. Wspomniał pan o Domu Polskim w Lwowie. To jest jeszcze projekt, który ma się ziścić. Czy tutaj też planujecie jakieś rozmowy, spotkania, aby ustalić, kiedy faktycznie dom może być otworzony, bo mówi się o przyszłym roku? Mamy sporą wiedzę na ten temat. Jedno z następnych spotkań naszego zespołu będzie poświęcone tylko i wyłącznie budowie Polskiego Domu we Lwowie, bo na razie to są sprzeczne informacje trochę, które mamy. Także jak będziemy mieć już ogół, będziemy mieć wyrobione zdanie, to już będziemy wiedzieć, jak realnie pomóc tej inwestycji. Te przypadki z początku roku, mówi tutaj chociażby o ataku na konsulat, o tym, co się stało w Bykowni. Czy tutaj wy też w ramach tego zespołu chcecie te sprawy monitorować nie tylko przez Komisję Emigracji i Łączności z Polakami, ale czy na przykład do zespołu też może być na przykład zapraszany wiceszef MSZ-u bądź ktoś właśnie z resortu, który sprawy monitoruje tego typu? Na dzisiaj myślę, że te sprawy polityczne niech zostaną w Komisji Sejmowej. Nasz zespół powinien raczej się zająć kulturą, przyszłością, tożsamością miasta, tymi aspektami. Polityka niech się dzieje na szczeblu politycznym, w Komisji Sejmowej, w MSZ-cie, a zespół ma być tylko tym, co świeci i nie szuka tu jakichś skrajności. Zespół jest grupą otwartą i do tej pory wiemy, że zarówno parlamentarzyści Kukiz15, jak i też posłowie partii rządzącej współtworzą zespół, ale lista nie jest zamknięta. Tak, nie jest zamknięta. Lwowiaków jest dużo, są we wszystkich ugrupowaniach. Lwowiacy dzisiaj są rozsiani po całej Polsce. To nie są tylko Gliwice, Wrocław, nie tylko te okręgi. Też wiele osób zachłysnęło się Lwowem, jeżdżąc tam do tego miasta, poznając tych ludzi. Także ja jestem pewien, że wielu Lwowiaków jest w PSL-u, czy także w Platformie. Wiadomo, jak to z parlamentarnymi zespołami bywa. Posłowie mają swoje prace, pracują też w terenie. Są szanse na takie regularne spotkania, żeby chociażby podsumować swoją działalność we własnym zakresie? Tak, jest dużo tutaj zaangażowania osób, które weszły do zespołu. Wszyscy mówią, że musimy wjechać do Lwowa. Ten Lwów na pewno będzie dużą pigułką, taką energii. I dla Lwowa warto pracować. Także ja jestem pewien, że ten zespół będzie bardzo tutaj ambitny i będzie dużo pracował. Z Sylwestrem Chruszczem z Kukiz15 rozmawiał Michał Fetusio, a nasi rodacy we Lwowie czekają na Dom Polski. Jego budowa opóźnia się z powodu braku finansowania ze strony polskiej. Pieniądze powinien przekazać Senat za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej. Piotr Pogorzelski. Firma odpowiedzialna za budowę ABM Wschód skarży się na brak środków z Polski. Zobowiązania sięgają ponad miliona złotych. Szef firmy Krzysztof Pawełek podkreśla, że z tego powodu na budowie pracuje mniej osób. Faktycznie to pełnimy rolę stróży na tej budowie. Oddanie domu do użytku do listopada 2018 roku, czyli na stulecie niepodległości Polski, wydaje się nierealne. Przyznała to przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, Anna Szmidt-Rodziewicz, której delegacja odwiedziła budowę. To byłby wspaniały akcent. Już wiemy, że to się nie uda. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Emil Legowicz, podkreśla, że Dom Polski ma nie tylko znaczenie symboliczne. Ten Dom Polski, on by może łączył te ostatki Polaków, które są w Lwowie. Dlatego zdaniem Emila Legowicza w budowę Domu Polskiego powinny być zaangażowane nie tylko polskie władze, ale też prywatni sponsorzy. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio.
A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja Polaków w Katarze. Od ponad tygodnia trwa blokada tego kraju, po tym jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn i Egipt postanowiły zerwać relacje ze stolicą w Dosze. Polacy mieszkający w Katarze nie mają kłopotów z zaopatrzeniem. Do izolowanego Kataru żywność przysyłana jest m.in. z Turcji i Iranu. Ponad 2,5 miliona mieszkańców nie odczuwa skutków blokady. Na razie ceny przywożonych towarów utrzymywane są na poziomie sprzed kryzysu. Państwa arabskie, które zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, zablokowały swoją przestrzeń powietrzną, a także zamknęły granice lądowe i morskie. Ponad 90% importowanych tam towarów trafiało przez granice z Arabią Saudyjską. Jednak Polacy, którzy pracują i mieszkają w Katarze, nie narzekają na braki w zaopatrzeniu. Ludzie się pytają, co się dzieje, czy tutaj w ogóle cokolwiek jeść, paczki robić, nie wiem. Tutaj naprawdę jest spokój. Wszyscy się zastanawiają, kiedy to się skończy, ale nie ma żadnych problemów. Pan Jarosław pracuje na Bliskim Wschodzie od kilkunastu lat. Tłumaczy, że saudyjskie towary w sklepach, m.in. mleko, zostały zastąpione tureckimi. No jedyny problem to jest taki, że trzeba tureckiego się szybko poduczyć. Co znaczy to oznaczenie, czy to jest pełnotłuszczowe, czy beztłuszczowe, bo to po prostu jest tylko i wyłącznie po turecku. Polacy mieszkający w Katarze mają nadzieję, że kryzys w Zatoce Perskiej zakończy się jeszcze w czasie ważnego dla muzułmanów miesiąca postu Ramadanu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec magazynu Berlin, gdzie odbyła się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, która poruszała temat dyskryminowania polskich rodziców przez niemieckie Jugendamty i odbierania przez te urzędy dzieci z rodzin. Polscy rodzice zmieszanych małżeństw twierdzą, że niemieckie urzędy do spraw dzieci i młodzieży nadal ich dyskryminują, celowo utrudniając im kontakty z dziećmi. Beata Pokrzeptowicz, która jako osoba zaufana reprezentuje wielu poszkodowanych polskich rodziców przed niemieckimi sądami w sprawach przeciwko Jugendamtom, twierdzi, że niemieckie sądy oraz niemieccy urzędnicy nadal dyskryminują rodziców nie-Niemców. Przypadki zabierania polskich dzieci w Niemczech pojawiają się bez przerwy i nic się nie dzieje. Pojawiają się nowe przypadki i historia się powtarza. Zabiera się dzieci bez powodu. Powiedziała nam Pokrzeptowicz, dodając, że polscy rodzice liczą na pomoc polskich władz, bowiem w Niemczech nie znajdują żadnej urzędniczej pomocy. Adwokat z Berlina, Stefan Hambura, rozmawiając z nami, dodaje, że jedynym wyjściem jest likwidacja instytucji Jugendamtów i powołanie na jej miejsce innego urzędu, który podlegałby kontroli. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wiceminister Sprawiedliwości zapewnia, że polskie władze będą wspierać Polaków w Niemczech, którzy mają problemy z Jugendamtem. Michał Wójcik powiedział, że m.in. tych spraw dotyczyło jego spotkanie z niemieckim wiceministrem do spraw rodziny, do którego doszło kilka tygodni temu. Strona polska postawiła wówczas dwa postulaty. Pierwszy postulat mówi o tym, że w tego typu sytuacjach, w sprawach opiekuńczych, dziecko powinno być umieszczane w rodzinie polskiej. Wobec tego zaproponowałem panu ministrowi, że my poprzez nasze placówki dyplomatyczne przygotujemy listy rodzin zastępczych polskich, żeby Jugendamty miały również informacje na ten temat. Osób, które spełniają wymogi Jugendamtów, żeby być rodziną zastępczą. Jugendamty nie podlegają żadnej kontroli państwa i organów wykonawczych. Nie są prowadzone statystyki, ile dokładnie dzieci odebrały Jugendamty polskim rodzicom. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu polonijnego. Maria Furdyna, dziękuję i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Autopromocja. Rządy pieniądza od poniedziałku do piątku po 9:00 poranna dawka informacji i komentarzy gospodarczych. Wszystko, czego potrzebujecie na dobry start. Zapraszam, Tomasz Wróblewski. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zbliża się godzina trzecia. Minęła trzecia, czas na informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W
Londynie półciężarówka wjechała w przechodniów w dzielnicy Finsbury Park, informują agencje. Policja metropolitarna informuje, że kilkanaście osób zostało rannych. Jedna osoba została aresztowana. Według świadków policja odgrodziła ulicę w pobliżu tutejszej stacji kolejowej. Na miejsce pojechały karetki pogotowia. Według niepotwierdzonych relacji świadków w mediach społecznościowych samochód wjechał w grupę wiernych wychodzących z lokalnego meczetu po wieczornej sunnickiej modlitwie odprawianej podczas miesiąca Ramadan. Amerykanie zestrzelili syryjski myśliwiec na terenie Syrii. Dowództwo wojsk Stanów Zjednoczonych, które walczy przeciwko fanatykom z państwa islamskiego, twierdzi, że maszyna została zaatakowana, bo bombardowała siły sprzymierzone z Amerykanami. Syryjskie władze z kolei twierdzą, że samolot uczestniczył w misji rozpoznawczej przeciwko państwu islamskiemu i że incydent będzie miał poważne konsekwencje. To pierwszy przypadek od czasu wybuchu wojny domowej w Syrii przed 6 laty, aby wojska USA zestrzeliły należącą do syryjskiej armii maszynę. Wszystko działo się na obrzeżach miasta Rakka, które jest samozwańczą stolicą tzw. państwa islamskiego. We Francji w drugiej turze wyborów parlamentarnych zwyciężyła Republika En Marche. Według pierwszych wyników partia Emmanuela Macrona zajmie 355 miejsc w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. To mniej niż wskazywały sondaże. Frekwencja była rekordowo niska. Według szacunków do urn nie poszło ponad 56% wyborców. Magdalena Skajewska. Członkowie i sympatycy Republiki En Marche nie kryją zadowolenia, choć daleko im do triumfalizmu. Wielu zwraca uwagę na bardzo niską frekwencję. Jesteśmy zadowoleni, mamy absolutną większość. Osiągnęliśmy coś, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka miesięcy temu. Problemem jest jednak to, że wiele osób nie poszło zagłosować. To zwiększa wymagania wobec nas. Musimy się wziąć do pracy. Cieszymy się, że Francuzi dali nam wyraźną większość, byśmy mogli robić to, co zapowiedzieliśmy, ale też wiele osób nie poszło głosować. Musimy nad tym popracować. Przewodnicząca Republiki En Marche, Catherine Barbaro, komentując wynik wyborów, powiedziała, że nowa większość parlamentarna jest szansą dla Francji. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że Francuzi oczekują od naszych deputowanych więcej dialogu, działania ponad podziałami na rzecz naszego kraju. Szefowa partii podkreśliła, że nowe Zgromadzenie Narodowe będzie dużo bardziej zróżnicowane niż obecnie i znajdzie się w nim więcej kobiet. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Dzisiejszymi rozmowami z szefami rządów Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej premier Beata Szydło rozpocznie serię spotkań z europejskimi przywódcami. We wtorek szefowa polskiego rządu będzie rozmawiać z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem, a w czwartek uda się do Brukseli na dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Karol Darmoros. Przyjazd do Warszawy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu będzie okazją nie tylko do spotkania w szerszym gronie, ale też do rozmów bilateralnych. W takim formacie Beata Szydło będzie dyskutować z premierem Holandii Markiem Rutte. Po wczesnopopołudniowym śniadaniu roboczym premierów 7 państw dalsze rozmowy będą toczyć się na Zamku Królewskim w formacie państw Wyszehradu. To właśnie tam polska premier przekaże szefowi węgierskiego rządu prezydencję w Wyszehradzkiej Czwórce. Równocześnie w Warszawie będzie przebywał premier Szwecji. Stefan Löfven spotka się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. We wtorek natomiast będzie rozmawiał z premier Beatą Szydło, a wcześniej odwiedzi Muzeum Historii Żydów Polskich. Polsko-szwedzkie rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa oraz polityki europejskiej, w tym rynku pracy i migracji. W czwartek i w piątek premier Beata Szydło weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Spotkanie unijnych przywódców zdominuje tematyka Brexitu i rozwiązania kryzysu migracyjnego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Bałtyk wyrzucił na brzeg ciała dwóch fok w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele oraz w okolicach Mielna. To kolejne takie przypadki w tym miesiącu. Tylko w minionym tygodniu martwe młode foki zostały znalezione m.in. w Łazach, Dąbkach, Darłówku, Wiciu i Jarosławcu. W ustaleniu przyczyn padnięcia ssaków mają pomóc wyniki badań w Instytucie Weterynarii w Niemczech, mówi Sebastian Barszczewski z Błękitnego Patrolu. To pozwoli na lepszą ocenę, czy mamy do czynienia z sytuacjami, które zagrażały powszechnie zdrowiu fok, czyli może są to jakieś infekcje, czy zatrucia, czy jakaś choroba. Jeżeli to zostanie wykluczone, to należałoby się spodziewać, że to jest wynik selekcji naturalnej, na który nałoży się taki kapryśniejszy rok pod względem tych warunków pogodowych, gdzie może częściej coś do naszych brzegów przynosi. Ani martwych, ani żywych fok czy morświnów nie wolno dotykać. Jeśli ktoś zobaczy je leżące na plaży, trzeba powiadomić Błękitny Patrol albo stację morską na Helu.
Teraz czas na prognozę pogody. W dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na Pomorzu Wschodnim, Kujawach oraz północnym wschodzie Polski miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od 25 do 28 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 21 do 25 oraz na wybrzeżu od 20 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 3:00 wracamy do wczorajszego podsumowania dnia. Dorota Wojtalczyk i Wiesław Molak. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Zdecydowane zwycięstwo partii Macrona w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji. Pielgrzymka apostolstwa trzeźwości na Jasną Górę zakończona. Tragiczny pożar lasu w Portugalii ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zaskoczenia nie ma. Zgodnie z przewidywaniami partia prezydenta Emmanuela Macrona wygrała drugą turę wyborów parlamentarnych we Francji. To na razie sondażowe wyniki. Głosowanie przez cały dzień obserwował w Paryżu nasz korespondent Marek Brzeziński, z którym teraz łączymy się. Panie Marku, proszę powiedzieć, ile mandatów zdobyła partia prezydencka i z jakim poparciem inne ugrupowania znajdą się w nowym parlamencie? Z wszelkimi zastrzeżeniami co do tego, że to jest oczywiście orientacyjny wynik, 315 deputowanych będzie miało właśnie Republika Naprzód, czyli partia Emmanuela Macrona, utworzona na zajutrz po tym, jak on wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Ci, którzy są jego sojusznikami i partnerami właśnie z kampanii wyborczych, czyli MoDem, to jest partia François Bayrou, obecnego ministra sprawiedliwości, 45 miejsc, ale te 315 pozwala na to, żeby właściwie Macron nie musiał szukać sojuszników. Oczywiście pewna lojalność obowiązuje i w związku z tym, że umówił się z Bayrou, także oni będą mieli w sumie około 350-360 miejsc. Republikanie jest około 133. Partia Socjalistyczna, która miała do tej pory razem z Zielonymi ponad 330 miejsc w czasach François Hollande'a, teraz ma 32 tylko. No a skrajna lewica rzeczywiście znacznie wypadła poniżej swoich oczekiwań, 17 miejsc. Komuniści 9, to też zaskakuje, że w ogóle komunizm jeszcze istnieje we Francji. No i Front Narodowy, który liczył na kilka miejsc. Właśnie przed chwilą Marine Le Pen mówiła o tym, że prawdopodobnie będzie miała 6 miejsc. Ona też została wybrana i to taką dużą przewagą na północy Francji. Teraz dlaczego nie 400-450, czyli tyle miejsc, ile wróżono w prognozach przedwyborczych partii Macrona? Ano, rzecznik tej partii powiedział, że Francuzi nie chcieli wystawiać carte blanche partii, nie chcieli dawać jej absolutnej władzy, ale chcieli dać jej taką władzę, żeby ci ludzie, którzy dają jakąś nadzieję, szansę Francji na reformy, na zmiany, na wprowadzenie tych zmian, których Francuzi oczekują, żeby oni mieli wolną rękę. Panie Marku, proszę jeszcze powiedzieć, jaka była frekwencja w tej drugiej turze wyborów? To jest świetne pytanie. Mianowicie była najniższa w dziejach w ogóle chyba Piątej Republiki, około 43 czy 44%, bo to tego jeszcze też nie obliczono do końca, głosowało, czyli że to było ponad 50% tych, którzy nie poszli do urn wyborczych. Najwięcej było w takim maleńkim archipelagu Saint-Pierre i Miquelon, położonym bardzo daleko na północy u wybrzeży Kanady, no ale to jest anegdotyczna historia, bo tam mieszka kilka tysięcy mieszkańców. Dziękujemy. Z Paryża mówił Marek Brzeziński. Podsumujmy, w nowym Zgromadzeniu Narodowym partia prezydenta Macrona będzie miała 315 miejsc, ugrupowanie MoDem 45. To da obu tym ugrupowaniom zdecydowaną większość. W Warszawie uczczono 225. rocznicę zwycięskiej bitwy z Rosją pod Zieleńcami i ustanowienia orderu wojennego Virtuti Militari. Obchody rozpoczęła msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego. Po niej uroczystości przeniosły się na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam w asyście honorowej Wojska Polskiego odczytano apel pamięci i złożono kwiaty. Obecni byli przedstawiciele władz, poczty sztandarowe formacji wojskowych, uhonorowanych tym medalem, także damy i kawalerowie Orderu Wojskowego Virtuti Militari.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Cieszymy się, że w tych uroczystościach biorą udział damy i kawalerowie tego orderu. To są żywi świadkowie polskiej historii. To są też nasi nauczyciele tego, jak kochać Polskę i przedkładać interes Rzeczpospolitej ponad interes własny. Pułkownik Bronisław Maciaszczyk. Jestem oznaczony orderem kawalerów Virtuti Militari za udział w powstaniu warszawskim. Tylko na polu walki można zdobyć to oznaczenie. Jest to dla mnie zaszczytem, dumą. Kapitan Tadeusz Socha, były żołnierz 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dziękuję Panu Bogu za to i cieszę się, że znalazłem się w gronie tych najwyżej odznaczonych. Obchody zakończyło złożenie wieńców na grobie zmarłego niedawno byłego prezesa Stowarzyszenia Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pułkownika Zygmunta Łabęckiego na Powązkach Wojskowych. Przypomnijmy jeszcze o XVIII-wiecznej bitwie. Rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Rosja rozpoczęła m.in. na prośbę przywódców Konfederacji Targowickiej wojnę z Rzeczpospolitą. Mimo początkowego odwrotu 18 czerwca 1792 roku wojska polskie pokonały Rosjan pod Zieleńcami. W dniu bitwy dowodzący nią książę Józef Poniatowski zażądał wprowadzenia nowego orderu wojennego. Podniosłoby to morale w wojsku. 22 czerwca 1792 król Stanisław August ustanowił order Virtuti Militari. 20 złotych oraz 40 srebrnych krzyży Virtuti Militari trafiło do najbardziej walecznych oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy. Virtuti Militari jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, wciąż nadawanym. Biskupi apelują o połączenie działań rodzin, kościoła i państwa w walce z plagą alkoholizmu. Na Jasnej Górze zakończyła się 36. pielgrzymka apostolstwa trzeźwości. Brali w niej udział uzależnieni, także ich rodziny. Pielgrzymka na Jasną Górę należy do najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie trzeźwości. Jest okazją do przeproszenia za grzechy pijaństwa. To także spotkanie wielu osób, rodzin i środowisk zaangażowanych w pomoc dla uzależnionych. W centralnym wydarzeniu spotkania niedzielnej mszy prymas Polski zaapelował o połączenie wysiłków rodzin, kościoła i państwa w walce z plagą alkoholizmu. Nasza obecność i modlitwa dobitnie potwierdzają, że dziś naprawdę konieczna jest mobilizacja całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych. Mszę poprzedziło całonocne czuwanie w intencji trzeźwości z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa. Mój mąż był tak zniewolony, że on nie umiał tego nawet pokazać. Ja też tylko potrafiłam mówić: przestań, nie pij. Pielgrzymkę zakończyło spotkanie duszpasterzy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Pracownicy Ambasady Polski na Białorusi i przedstawiciele miejscowej społeczności polskiej uporządkowali mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu w Urzance pod Nieświeżem. To około 100 kilometrów na zachód od Mińska. Jest tam pochowanych kilkudziesięciu żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1920-21. W porządkowaniu polskich grobów wziął udział Konrad Pawlik, ambasador Polski na Białorusi. Mogiły zostały oczyszczone i pomalowane specjalną farbą. Posprzątano też teren wokół cmentarza. Marcin Wojciechowski, radca ambasady, który również uczestniczył w porządkowaniu, powiedział Polskiemu Radiu, że na grobach zapalono znicze i złożono kwiaty. Jest to kolejna taka akcja, którą organizujemy w ambasadzie z białoruską Polonią. Cieszymy się, że w ten sposób można czcić pamięć polskich bohaterów. Marcin Wojciechowski dodał, że gdy groby są odnowione, dbają o nie miejscowi, nawet ci nie mający ścisłych związków z Polską. W ten sposób pamięć o polskich żołnierzach jest jeszcze bardziej pielęgnowana. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Podsumowanie dnia. Jutrzejszymi rozmowami z szefami rządów krajów Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej premier Beata Szydło rozpocznie serię spotkań z europejskimi przywódcami. We wtorek szefowa polskiego rządu będzie rozmawiała z premierem Szwecji. W czwartek poleci do Brukseli na dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Przyjazd do Warszawy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu będzie okazją nie tylko do spotkania w szerszym gronie, ale też do rozmów bilateralnych. W takim formacie Beata Szydło będzie dyskutować z premierem Holandii Markiem Rutte. Po wczesnopopołudniowym śniadaniu roboczym premierów siedmiu państw dalsze rozmowy będą toczyć się na Zamku Królewskim w formacie państw Wyszehradu. To właśnie tam Polska premier przekaże szefowi węgierskiego rządu prezydencję Wyszehradu.
Wyszehradzkiej czwórce. Równocześnie w Warszawie będzie przebywał premier Szwecji. Stefan Löfven spotka się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. We wtorek natomiast będzie rozmawiał z premier Beatą Szydło, a wcześniej odwiedzi Muzeum Historii Żydów Polskich. Polsko-szwedzkie rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa oraz polityki europejskiej, w tym rynku pracy i migracji. W czwartek i w piątek premier Beata Szydło weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Spotkanie unijnych przywódców zdominuje tematyka Brexitu i rozwiązania kryzysu migracyjnego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Pogrzeb byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla będzie miał charakter europejsko-państwowy, napisał dziennik Bild am Sonntag. Gazeta cytuje słowa przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Po raz pierwszy oficjalne uroczystości pogrzebowe tak ważnego polityka odbyłyby się nie w jego kraju ojczystym, ale w Strasburgu. Jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do rodziny Kohla. Helmut Kohl jeszcze za życia otrzymał honorowe obywatelstwo Europy. Dlatego jego pogrzeb powinien mieć oficjalny charakter europejski, powiedział Bildowi Jean-Claude Juncker, dodając, że osobiście będzie się starał, aby ceremonia odbyła się w Strasburgu. Według informacji Bild am Sonntag, po ewentualnych uroczystościach w Strasburgu, ciało Helmuta Kohla miałoby zostać przewiezione statkiem po Renie do Spiry, gdzie w katedrze zostałaby odprawiona msza święta. Pożegnanie w gronie rodzinnym, według scenariusza podawanego przez media, miałoby nastąpić w kaplicy w parku Adenauera w Spirze. Władze nie potwierdziły tych informacji, tym bardziej, że o kształcie ceremonii zadecyduje rodzina zmarłego. Nie podano jeszcze daty pogrzebu Helmuta Kohla. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Trumna z ciałem Helmuta Kohla zostanie wystawiona w jego domu w Ludwigshafen, w gmachu centrali CDU, w kancelarii rządu nad Reni Palatynatu. Także w internecie można wpisać się do ksiąg kondolencyjnych. Padają już propozycje, aby imieniem Helmuta Kohla nazwać wiele niemieckich ulic i placów. W Portugalii trzydniowa żałoba narodowa. W trwających od wczoraj pożarach lasów zginęły co najmniej 62 osoby. Wśród ofiar są dzieci. Z pierwszych analiz wynika, że przyczyną pożarów było uderzenie pioruna. Pożary w środkowej Portugalii gasi 1600 osób. Są wśród nich ochotnicy oraz 700 strażaków. W akcji uczestniczy 500 wozów strażackich i 15 samolotów. Jednak jak informuje sekretarz stanu do spraw administracji kierujący akcją Jorge Gomez, mimo wysiłków pożaru wciąż nie udało się opanować. Mamy obecnie 4 otwarte fronty ognia. 2 z nich wciąż są poza kontrolą i rozprzestrzeniają się z dużą siłą. W gaszeniu pożaru pomagają śmigłowce. Jorge Gomez informuje o ponad 70 rannych. Jest wśród nich 8 strażaków, 4 jest w stanie ciężkim. Pomoc w gaszeniu pożarów oferuje Portugalii Unia Europejska. W odpowiedzi na prośbę Portugalii o pomoc Komisja Europejska uruchomiła Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego. Zbiera oferty z unijnych krajów i przekazuje władzom w Lizbonie. Komisarz do spraw pomocy humanitarnej i sytuacji kryzysowej Christos Stylianides poinformował, że Francja zaoferowała 3 samoloty do gaszenia pożarów, które mają pomóc strażakom w walce z żywiołem. Samolot wysłała także Hiszpania w ramach dwustronnej pomocy. Komisja Europejska poinformowała, że Unijne Centrum Reagowania Kryzysowego monitoruje sytuację i cały czas jest w kontakcie z władzami w Lizbonie. Do Portugalii poleciał też specjalny wysłannik, który będzie koordynował pomoc oferowaną przez państwa członkowskie i ewentualne kolejne prośby o wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Irackie wojsko poinformowało o rozpoczęciu szturmu na stare miasto w Mosulu. Ma to być ostatni etap ataku na ostatnie w Iraku miasto, które jest pod kontrolą fanatyków z tzw. państwa islamskiego. Władze w Bagdadzie spodziewają się, że wkrótce uda się ostatecznie pokonać radykałów w ich kraju. Ofensywa rozpoczęła się nad ranem. Biorą w niej udział zarówno iraccy żołnierze, jak i kurdyjscy peszmergowie, a także szyickie partyzantki. Operacja wspierana jest z powietrza przez amerykańskie lotnictwo. Stare miasto to ostatnia część Mosulu, nad którą kontrolę sprawują fanatycy z organizacji Państwo Islamskie. Nie wiadomo dokładnie, ilu jest tam bojowników. ONZ ocenia natomiast, że w gęsto zaludnionym starym mieście uwięzionych jest około 100 tysięcy cywilów. Mamy przypuszczenie, że może się tam znajdować 100 tysięcy cywilów. Wiemy też, że na miejscu prawie nie ma już jedzenia, nie ma wody, prądu czy paliwa. Cywile żyją w pogarszających się warunkach i dominuje wśród nich panika. Mówił kilka dni temu Bruno Guedes, UNHCR, agent ONZ do spraw uchodźców. Według ONZ tylko
w ostatnich 2 tygodniach w walkach w Mosulu zginęło co najmniej 230 cywilów. Radykałowie z ISIS zajęli Mosul w połowie 2014 roku i było to największe miasto w Iraku, które znalazło się pod ich kontrolą. Od 9 miesięcy trwa ofensywa irackich wojsk na Mosul, a jeśli uda się przejąć stare miasto, będzie to oznaczać upadek ostatniego bastionu fanatyków w Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jednocześnie w Syrii trwają przygotowania do ataku na samozwańczą stolicę organizacji, miasto Rakka. Wszyscy obywatele Kataru mieszkający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej muszą do jutra opuścić te kraje. 2 tygodnie temu część państw arabskich zerwała stosunki z rządem w Dausze. Zamknęły one swoje lotniska, granice lądowe oraz szlaki morskie i nakazały Katarczykom wyjazd ze swoich terytoriów. Do opuszczenia Kataru wezwani zostali również mieszkający tam obywatele Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie te państwa powiązane są silnymi więzami między rodzinami. Wiele jest też mieszanych małżeństw. Saudyjska gazeta Arab News opisuje historię narzeczonych rozdzielonych przez wprowadzoną blokadę. Mieszkająca w Dżuddzie Jemenka miała pod koniec czerwca wyjść za Katarczyka. Gazeta cytuje 23-letniego narzeczonego, który podkreśla, że sytuacja polityczna krajów nad Zatoką Perską wpłynęła na życie wielu mieszkających tam ludzi. Do katarskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka wpłynęło 155 skarg od rodzin, które mogą ucierpieć w związku z blokadą. Jednocześnie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn obiecały analizować wszystkie przypadki rozdzielonych rodzin i zwolnić niektóre osoby z obowiązku opuszczenia kraju. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W nowojorskim Central Parku trwa 56. szekspirowski festiwal teatralny. W tym roku jest on nie tylko wydarzeniem artystycznym, przede wszystkim politycznym. Nawołujecie do przemocy i zamachu na prezydenta, mówią prawicowe media po premierze Juliusza Cezara, bowiem na oczach wielotysięcznej widowni rzymski dyktator, ucharakteryzowany na prezydenta Trumpa, zostaje zamordowany przez przeciwników politycznych. Część widowni protestuje, część milczy, a inni nagradzają aktorów oklaskami. Lewicowi obrońcy wolności słowa twierdzą, że każdy ma prawo do dowolnej interpretacji szekspirowskiej sztuki. Prawica zaś, że jest to podkręcanie spirali nienawiści, która doprowadza do takich sytuacji jak brutalny zamach na republikańskich kongresmenów w Virginii. Ze sponsorowania szekspirowskiego festiwalu wycofało się już wiele firm. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Władze greckiej wyspy Milos rozpoczęły starania na rzecz powrotu marmurowej rzeźby Afrodyty. Słynny posąg pochodzi z epoki hellenistycznej, z II wieku przed naszą erą. Obecnie jest w paryskim Luwrze. Posąg półnagiej bogini znanej jako Wenus z Milo znalazł w 1820 roku grecki rolnik na terenie Akropolu w głównym porcie wyspy. Kupił ją francuski żeglarz w imieniu francuskiego ambasadora w Turcji, który następnie sprezentował ją Ludwikowi XVIII. Grecja znajdowała się wówczas jeszcze pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Wkrótce rozpoczęło się antytureckie powstanie, które doprowadziło do niepodległości. Burmistrz Milos Hierasimos Damulakis nazwał wywiezienie rzeźby grabieżą wojenną, a nie czynem handlowym. Nie było praktycznie żadnego zakupu, skoro doszło do niego z pistoletem na stole, a transport rzeźby odbył się na francuskim okręcie, oświadczył burmistrz. Lokalne władze zamierzają zebrać 1 000 000 podpisów pod petycją z prośbą o rozpatrzenie sprawy przez Parlament Europejski. Chcą, aby rzeźba powróciła na Milos do 2020 roku, czyli 200 lat od jej znalezienia. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Japonii testowany jest nowy podwodny robot, który ma pomóc w usuwaniu skutków katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushimie. Naukowcy wiążą z nim duże nadzieje, bo misje poprzednich takich maszyn zakończyły się fiaskiem. Robot ma wielkość bochenka chleba. Z przodu ma światła i kamery, z tyłu specjalne wirniki, które dają mu napęd i sterowność. Robot ma eksplorować i zbierać dane z tych rejonów elektrowni, które ciągle znajdują się pod wodą. Konstruktorzy z firmy Toshiba wiążą z nim duże nadzieje. Poprzednie takie podwodne roboty albo zaginęły, albo nie wytrzymały ogromnego promieniowania radioaktywnego. Misja ma rozpocząć się latem. Awarii nuklearnej w Fukushimie przyznano 7. najwyższy stopień w skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych INES. 6 lat temu elektrownię zniszczyło potężne trzęsienie ziemi i fala tsunami. Całkowity koszt usuwania skutków awarii oraz odszkodowań może wynieść 180 miliardów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W kasino leżącym na zboczu Monte Cassino stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Wraz z polskimi żołnierzami przeszedł on cały szlak bojowy 2. Korpusu generała Andersa.
Pomnik stanie na odrestaurowanym i oddanym uroczyście do użytku skwerze z fontanną w centrum 40-tysięcznego miasta na Piazza Quattordici Febbraio. Podczas uroczystości burmistrz powiedział, że Wojtek był prawdziwym żołnierzem na czterech łapach. W czasie bitwy o Monte Cassino przenosił amunicję, brał także udział w wyzwoleniu Bolonii. Figurował oficjalnie na liście stanu osobowego 22. Kompanii Zaopatrzenia Bojowego jako kapral. Polscy żołnierze po wyjściu drugiego korpusu ze Związku Radzieckiego odkupili małego niedźwiadka od właściciela w Persji. Postawienie pomnika w Cassino to inicjatywa Stowarzyszenia Mieszkańców, z którą występowali od 10 lat. Wojtek ma już pomniki w szkockim Edynburgu i we włoskiej Imoli. Jego opisana historia i zdjęcia są w Muzeum Wojny w Londynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ostatni tydzień minął pod znakiem dwóch komisji w naszym kraju. Pracę merytoryczną rozpoczęła komisja weryfikacyjna w Brukseli. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce za nieprzyjmowanie uchodźców. Inne ważne wydarzenia ostatnich dni przypomni reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Poniedziałek. Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Jej członkowie wskazali 7 zreprywatyzowanych adresów, którymi zajmą się w pierwszej kolejności. Ustalili również, że jako stronę postępowania wezwą prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada, że przed komisję się nie stawi, ponieważ uważa, że to organ niekonstytucyjny. Zdaniem przewodniczącego komisji Patryka Jakiego takie argumenty są nieuzasadnione. Jeżeli pani prezydent dzisiaj mówi, że ciało jest niekonstytucyjne, to ja zawsze proszę mi wskazać jakiś punkt jakiegokolwiek prawa, które pozwala na to, aby wysoki urzędnik samorządowy posiadł właściwości do oceniania, która ustawa jest zgodna z konstytucją, a która nie. Uważam, że to pokazuje tylko jedno, że pani prezydent bardzo boi się stanąć przed tą komisją i odpowiedzieć na pytania, które uważam, że byłyby dla niej co najmniej trudne. Wśród nieruchomości, jakimi zajmie się komisja w najbliższym czasie, jest m.in. kamienica przy ulicy Noakowskiego 16, odzyskana przez męża prezydent stolicy. Wtorek. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców. Chodzi o niewypełnienie zobowiązań w sprawie relokacji uciekinierów. Jesienią 2015 roku większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii zdecydowała, że Unia przyjmie 160 tysięcy osób. Rząd Ewy Kopacz poparł wówczas tę decyzję i zgodził się, by na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Obecny gabinet sprzeciwia się ich przyjmowaniu. Polska jest gotowa bronić swoich racji w sprawie uchodźców przed Trybunałem Sprawiedliwości, zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jesteśmy gotowi do tego, by bronić swoich racji prawnych w sprawie faktycznej niezdolności do wykonania decyzji relokacyjnej z roku 2015. Z politycznego punktu widzenia będziemy zwracali uwagę na to, że rozdrapywanie tego sporu nadmierne powoduje nieproporcjonalne koszty polityczne, które w Unii dzisiaj nie są potrzebne. Polskie stanowisko w tej sprawie jest znane. Jeżeli Komisja Europejska będzie oczekiwała od nas złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, to przedstawimy to stanowisko w uporządkowany sposób. Cała procedura wszczęta przeciwko Polsce może potrwać kilka lat. Środa. 77. rocznica pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W uroczystościach w Oświęcimiu wzięli udział byli więźniowie obozu, ich rodziny oraz przedstawiciele władz państwowych. Premier Beata Szydło podkreślała, jak ważne jest przechowywanie pamięci o ofiarach niemieckich nazistów, a także o tych, którzy z narażeniem życia nieśli im pomoc. Wstrząsający i haniebny proceder przemysłowego mordu prowadzony w obozach koncentracyjnych na zawsze pozostawił piętno na losach świata. Dla tych zbrodni nienawiści nie ma i nigdy nie będzie usprawiedliwienia. Dlatego tak ważne jest przekazywanie prawdy o tamtych tragicznych wydarzeniach. A obowiązkiem dziś żyjących jest to, aby nigdy nic podobnego w przyszłości się nie wydarzyło. Hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau był jednym z największych miejsc męczeństwa i zagłady podczas II wojny światowej. Przyjmuje się, że zginęło tam co najmniej 1 100 000 osób, głównie Żydów, ale także przedstawicieli kilkudziesięciu innych narodów. Czwartek. Temat uchodźców, poszanowania praw Ewangelii w życiu publicznym i prawnej ochrony życia nienarodzonego pojawiły się w homiliach wygłoszonych przez najważniejszych hierarchów Polskiego Kościoła Katolickiego z okazji Bożego Ciała. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz na zakończenie centralnych obchodów uroczystości przypomniał, że procesja z Najświętszym Sakramentem jest też procesją ku sobie nawzajem. Aby w takiej procesji ku sobie nawzajem uczestniczyć szczerze, potrzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie ludzkie blokady, brak miłości, a czasem nienawiść i zawsze iść za nim i zawsze iść z nim.
W Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, że każde ludzkie życie zasługuje na ochronę. Wskazał, że dotyczy to również nienarodzonych dzieci, przede wszystkim chorych. Jest to także sprawa naszego państwa, które musi jednoznacznie stanąć w ich obronie, a rodziców tych dzieci wspierać w ich trudach rodzicielskich i wychowawczych. Wolna i suwerenna i sprawiedliwa Polska to Polska, która stoi na straży życia swoich dzieci, wszystkich dzieci. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. W ten dzień we wszystkich parafiach organizowane są msze i uroczyste procesje eucharystyczne. Piątek. Nie żyje Helmut Kohl, były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Polityk miał 87 lat. Wiadomość o jego śmierci ze smutkiem przyjęła obecna kanclerz Angela Merkel, nazywana od lat polityczną córką Helmuta Kohla. Minie dużo czasu, zanim zrozumiemy, co razem z nim utraciliśmy. Helmut Kohl był wielkim Niemcem i wielkim Europejczykiem. Prawdziwie i szczerze determinowały go dwa główne cele niemieckiej polityki w ostatnich dziesięcioleciach: zjednoczenie naszej ojczyzny.